O ile magistrala adriatycka jest drogą krętą, to nijak ma się ona w swojej krętości do bocznych dróg słoweńskich. Wyjechaliśmy już z Chorwacji i zdecydowaliśmy się nie jechać autostradami, tylko skorzystaliśmy z nawigacji i sprawdziliśmy boczne słoweńskie drogi. Jak wiadomo, Słowenia to kraj górzysty i od razu po przekroczeniu granicy z Chorwacją czuć te góry. Może nie ciągną się takimi widokowymi pasmami jak górskie drogi w Rumunii czy w Czarnogórze, jednak ilość zakrętów oraz podjazdów zdecydowanie plasuje ten kraj wśród najmilszych sercu każdego motocyklisty. I motocyklistki. Utrzymaliśmy północny kierunek naszej podróży i dotarliśmy do miejscowości Postojna, gdzie pomimo opału przebraliśmy się w ciepłe ciuchy i ruszyliśmy na zwiedzanie chyba najpiękniejszych w Europie jaskiń krasowych – Postojnej Jamy. O jaskiniach nie będę się rozpisywać, czy próbować na siłę wrzucać niedoświetlanych ujęć z tejże jaskini, a w zamian tylko powiem, że kto przyjeżdża, bądź choćby przejeżdża przez Słowenię, koniecznie musi odwiedzić to miejsce. Ja byłem w Postojnej już 6 razy i gdy znów będę w Słowenii, z pewnością odwiedzę tę jaskinię po raz kolejny. Po wyjściu z jaskiń wbiliśmy na motocykle i pojechaliśmy jeszcze dalej na północ w kierunku Alp Julińskich z zamiarem wjechania pod Mangart. Zgodnie z prognozami pogody miał to być ostatni słoneczny dzień, więc nie mając przez te prognozy dużego wyboru, zaczłapaliśmy się, jadąc przez Pogórze Alpejskie do podnóża góry Mangart. Spojrzeliśmy w niebo i wiedzieliśmy, że ze wspaniałych widoków pozostaną w naszej pamięci głównie chmury. Trudno, tak to bywa, zwłaszcza w górach. Dziarsko zatem wjechaliśmy pod szczyt, na parking, przed zamkniętym szlabanem. Zrobiliśmy kilka zdjęć, gdy wiatr delikatnie rozganiał chmury nad szczytem i bezpiecznie, acz śpiesznie, zjechaliśmy do miasteczka Boweć na kolację i nocleg. Czy wjechać wyżej? Ale nie. Nie, to już jest od 2 lat jest ten szlaban. Wcześniej był podniesiony i można było wjeżdżać. Teraz można sobie wejść tylko na piechotę. Tam nie można. Na piechotę można? Nie. Tu znak stoi. A, nawet taki. Ale to. Nie, na piechotę też. Następnego dnia nie padało, za to pułap chmur był tak niski, że obawialiśmy się nawet przejazdu przez przełęcz Predil. Na szczęście obawy okazały się płonne, a deszczysko, o którym było głośno na Słowenii już od kilku dni, nie wdarło się do niej naszą drogą. Pomknęliśmy zatem do Włoch przez wspomnianą przełęcz i objechaliśmy od północnej strony Alpy Julińskie aż do granicy z Austrią. W Austrii obowiązuje zakaz używania wideorejestratorów, więc nie ma z tej części wycieczki filmu.
Jednak nie do końca jest to prawda. Otóż jadąc z chłopakami w kierunku Węgier bocznymi drogami, tuż przy granicy ze Słowenią, z pięknymi widokami na góry, natknąłem się na miejsce, w którym już byłem. Zatrzymaliśmy się na sprawdzenie tegoż faktu i rzeczywiście, austriacka droga numer 69 otworzyła przed nami swe podboje. Mekka motocyklistów i zapaleńców motoryzacji. Znów droga 69. Film z przejazdu tą drogą znajduje się już u mnie na kanale w sekcji Włochy 2021 w odcinku Pierwsze Winkle, Austria. Jedyna różnica – kierunek przejazdu. Rok wcześniej przemierzałem tę drogę z kierunku wschodniego na zachód, a teraz miałem okazję przejechać ją w drugą stronę. Tutaj będzie się kończyć relacja z wyjazdu na Bałkany w 2022 roku, gdyż kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, było małe węgierskie miasteczko, w którym zanocowaliśmy, a następnie pojechaliśmy ile kucy w maszynach autostradami do Polski, do naszych domów. Dziękuję Wam za cierpliwość i wspólny wypad na Bałkany. Jeżeli macie pytania dotyczące konkretnych miejsc, poszukajcie informacji w internecie. Ja moje podróże planuję kilka miesięcy, zbierając różne, czasem zupełnie nieprzydatne informacje. Konsultuję planowaną trasę z potencjalnymi uczestnikami wyprawy i wdrażam ją w życie. Nie chodzę na łatwiznę i czerpię dużo frajdy w zimowe wieczory, mogąc rozmyślać o kolejnej, a raczej o kolejnych wyprawach. Niebawem bowiem na kanale pojawi się cykl z przejechania Alp francuskich drogą o pięknej nazwie Droga Wielkich Alp. Zapraszam serdecznie i raz jeszcze Wam dziękuję.